To, co wiemy z całą pewnością, to to, że mniej więcej 13 do 20% dzieci w populacji w okresie rozwojowym do 18 roku życia doświadcza objawów zaburzeń psychicznych. Oznacza to, że tak naprawdę mniej więcej co szóste, co piąte dziecko ma objawy zaburzeń. Najczęstszymi zaburzeniami są zaburzenia lękowe tak naprawdę w populacji dzieci. Kolejne to są zaburzenia opozycyjno-buntownicze związane z takimi zachowaniami nieprawidłowymi dziecka, zaburzenia zachowania, ale także ADHD czy zaburzenia depresyjne. I tak naprawdę każde z tych zaburzeń niesie za sobą konsekwencje. Konsekwencje związane z edukacją, konsekwencje związane z relacjami rówieśniczymi. W przypadku każdego z tych zaburzeń rodzice i dzieci mogą być pod opieką, mogą być leczeni przez psychologów z instytucji środowiskowych. Problemy psychiczne wśród dzieci i młodzieży to jest ta subkategoria, która chyba przyrasta nam najszybciej. Oczywiście nie ma tu jednego czynnika epidemicznego. Są zmiany w kulturze, zmiany w strukturze rodzin, rosnąca presja środowiskowa, mnóstwo czynników się na to składa. Efekt jest taki, że psychologowie i pedagodzy szkolni nie dają sobie rady z takimi zjawiskami jak agresja, jak wycofanie, jak etykietkowanie. W efekcie nerwice, depresje, różne problemy adaptacyjne wśród dzieci i młodzieży narastają. Podstawą do takich decyzji były wszystkie informacje płynące z kraju i ze świata, że zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i psychiatryczną wśród młodych ludzi rośnie. I co do tego nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Tylko należało się zastanowić, co zrobić i jak zrobić, żeby zapewnić tą opiekę na właściwym poziomie, mając do dyspozycji tak małą ilość psychiatrów dziecięcych, czyli ten najdroższy i najrzadszy zasób występujący w naszym sektorze. Wobec tego decyzja była taka, wykorzystać tą drugą grupę personelu, psychologów, którzy są naprawdę kompetentni, którzy są naprawdę dobrze przygotowani do tego, żeby udzielić pierwszego wsparcia tym dzieciom i rodzinom tych dzieci. To jest ogromna szansa dla takiego prawidłowego funkcjonowania opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że one odbarczają z pierwszych wizyt lekarzy, psychiatrów dzieci i młodzieży, bo jest ich niewystarczająca ilość na ten czas. Odbarczają też potrzebę kierowania na obserwację szpitalną, bo często można pomóc w środowisku. I to jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie dla tego typu problemów. Zwracają się do nas rodzice z dziećmi w wieku od 7 do 12 lat. Najczęściej są to takie właśnie trudności, oprócz tych lękowych epizodów depresyjnych, też zaburzeń adaptacyjnych, jak również też dzieciaki ze szkół średnich, ponadpodstawowych. Mamy też młodzież, tak, 20-letnią, która kończy na przykład szkołę i nie potrafi w ogóle odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Reforma była bezwzględnie potrzebna, że należało ją wdrożyć już jak najszybciej. Ciągłe dyskusje na ten temat niczego dobrego nie wnosiły do systemu. Natomiast nikt nie przewidział pandemii COVID-19. Ta oferta jest skierowana właściwie do wszystkich dzieci i młodzieży, całej populacji, w sytuacji
zaburzeń zachowania i emocji, które w różny sposób warunkują inne, głębsze zaburzenia psychiczne. Najpierw spotykamy się z rodzicem najczęściej, chyba że to już jest osoba już pełnoletnia, dorosła prawie. Spotykamy się na takie spotkania konsultacyjne, diagnostyczne. Podejmujemy decyzje, tak? Po sporządzeniu wywiadu, po sporządzeniu ewentualnych badań psychologicznych, diagnostycznych, decydujemy się na drogę terapeutyczną. Do środka tak naprawdę pierwszej referencyjności skierowania nie potrzeba, tak? Pacjent tak naprawdę może trafić od razu. No oprócz tego no, my możemy pewnie szerzej trafiać, tak? Do różnych grup pacjentów, tak? Gdzieś tam, prawda, bardziej pomagać, też lepiej wdrożyć się w sytuację, tak? Taką właśnie środowiskową, tak rodzinną pacjenta. Podstawą terapii dziecka jest diagnoza, dobra diagnoza rodziny i terapia rodziny. Bez tego nie ma możliwości pomocy dziecku. Dziecko często wysyłane jest z rodziny jako taki najsłabszy punkt ogniwa systemu rodziny do terapii, a tak naprawdę dziecko przyprowadza rodzinę do terapii. Istotą reformy jest rzeczywiście to, żeby diagnozować, żeby wcześnie rozpoznawać problemy w środowisku dziecka, czyli albo w przedszkolu, albo w szkole. I to jest taki idealny model, żeby instytucje pierwszego stopnia referencyjności pozostawały w kontakcie bezpośrednim z przedszkolami, ze szkołami, ale też żeby dostęp do tych instytucji miały rodziny, czyli żeby można było bezpośrednio do poradni zwracać się bez kontaktu z innymi instytucjami. W tych ośrodkach nie ma konieczności pracy psychiatry. To ma swoje także bardzo duże znaczenie, ponieważ ci psychiatrzy są potrzebni na innych poziomach. W naszym wypadku my mamy podpisany kontrakt na ten ośrodek wsparcia pierwszego stopnia. Są kolejne stopnie i wtedy tam już jest psychiatra i jego obecność jest tam konieczna. Natomiast u nas pracują psycholodzy i psychoterapeuci w tym ośrodku, jeśli oczywiście mają taką potrzebę, żeby skierować dziecko do psychiatry, to jak najbardziej mają taką możliwość. Natomiast jest bardzo wiele problemów, z którymi psycholog czy psychoterapeuta sobie znakomicie będzie radził. W czasie teraz COVID-u jest jeszcze dodatkowy duży problem, ponieważ już mieliśmy taką sytuację, że zgłosiła się szkoła, w którejś klasie była grupa dzieci bardzo zestresowanych, bardzo lękowych z powodu COVID-u. Bardzo dobrze, że ten program został wprowadzony. Rzeczywiście pozwolił na objęcie opieką większej ilości dzieci. No i kwestii tych teleporad i tych zwiększonych w tej chwili, w tej sytuacji covidowej potrzeb, jeszcze bardziej zwiększonych, no jest to po prostu dla tych dzieci konieczne i bardzo się cieszymy, że to jest. Udało nam się to zakontraktować jako jednemu z pięciu ośrodków we Wrocławiu na pierwszym poziomie referencyjnym, żeby zapewnić jak najlepsze wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. No niestety zbiegło się to z początkiem epidemii i realnie usługi zaczęliśmy wykonywać z końcem kwietnia, początkiem maja. Później ładnie nam się to rozwinęło. Dzieci i rodzice zaakceptowali tę nową formę świadczenia usług medycznych. Plusem tego rozwiązania jest to, iż my jako Wrocławskie Centrum Zdrowia jesteśmy także największym podmiotem z zakresu medycyny szkolnej we Wrocławiu i skoordynowaliśmy tutaj to wsparcie razem z medycyną szkolną. Nasze pielęgniarki szkolne rozpropagowały to nowe świadczenie medyczne wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. I dzięki temu de facto można było, czy nadal można skorzystać na bieżąco ze wsparcia psychologa czy
psychoterapeuty i to w warunkach ambulatoryjnych, a także z możliwością korzystania z tych usług medycznych w miejscu zamieszkania w ramach wsparcia środowiskowego. Ideą powstania tego ośrodka i takim założeniem jest praca w środowisku, więc praca w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, w środowisku domowym. Systematycznie wzrasta nam liczba pacjentów, których mamy pod opieką i na przykład w październiku udzieliliśmy 450 takich świadczeń. Mamy psychoterapeutów, tak? Oferujemy psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, psychoterapię rodzinną. No i pełna też, to najważniejsze to diagnostyka, tak? Żeby można było powiedzieć, w którym kierunku iść i jak udzielić tej pomocy całej rodzinie i dziecku. Bo wiadomo, że dziecko to rodzina, nie odłączamy tego, żeby cokolwiek zmienić, to zaczynamy od wszystkich. Jest to system, z którym pracujemy, aby pomóc tym maluchom, które nie potrafią się tutaj odnaleźć. Oferta obejmuje diagnostykę, poradnictwo i psychoterapię. W pierwszym momencie, kiedy dziecko się do nas zgłasza, jest taka, czy rejestrują rodzice, bo należy dziecko zarejestrować. Takie dziecko, taki człowiek młody trafia do psychologa. I tam przez 2-3 wizyty prowadzona jest diagnostyka. Staramy się, żeby dzieci przychodziły na takie spotkania diagnostyczne. Nie wyobrażam sobie diagnozy jako teleporady. Jeździmy też do środowiska rodzinnego, obserwujemy, w jaki sposób dzieci funkcjonują w tym domu, w czym możemy wesprzeć, w czym pomóc, jak doradzić. Także tutaj są objęci opieką zarazem dzieci, jak i cała rodzina. Wachlarz generalnie problemów i trudności, z jakimi zgłaszają się rodzice bądź opiekunowie dzieci, jest bardzo szeroki, w zależności od wieku pacjenta. I emocjonalne, i trudności z zachowaniami, tak szeroko rzecz jakby ujmując. Dużo też neurorozwojowych trudności, tak byśmy to nazwali, tak? Bo to będą i tiki, i nadpobudliwość, i zaburzenia z koncentracją uwagi. To, gdzie rodzice teraz szczególnie to obserwują podczas tych trudnych czasów, jakim jest zdalne nauczanie. Mamy tutaj psychiatrów, którzy zawsze służą pomocą tym psychologom z tego pierwszego poziomu. Zespół ten jest superwizowany. W przypadku naszej poradni wybraliśmy taki rodzaj superwizji, że superwizorem jest psychiatra dziecięcy. Jest to certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, a więc zespół dostaje przy okazji superwizji swojej pracy to wsparcie ze strony lekarza psychiatry, jeśli ono jest konieczne. Nastolatki, które do nas trafiają, ponieważ nie dostały wcześniej odpowiedniej formy pomocy, więc te poradnie, które mają na celu to, żeby wyłapać i dać pomoc na możliwie wczesnym etapie, kiedy problemy się zaczynają, są naprawdę dobrym pomysłem, ponieważ to taka szansa na to, żeby oddziały nie były przepełnione, żeby nie było tego oczekiwania na miejsce długich kolejek. Utrzymujemy współpracę ze szkołami i szkoły, no może nie wszystkie, ale część wie o tym, że nasza poradnia istnieje, w związku z tym jeśli widzą taką potrzebę, jeśli to, co trzeba zrobić, już wykracza poza możliwości szkoły i wymaga właśnie takich bardziej intensywnych oddziaływań terapeutycznych, to wysyłają rodziców do naszej poradni. Preferujemy kontakt bezpośredni i dopóki będzie to możliwe, to taką formę spotkań będziemy proponować rodzinom i pacjentom. Oczywiście, jeśli jest taka konieczność, nie ma innego wyjścia, no to wtedy pracujemy również zdalnie, czy to online, czy też wykonujemy porady telefoniczne. Natomiast generalnie zapraszamy tutaj do nas na takie bezpośrednie spotkania. Wydaje się, że 5 ośrodków na terenie Wrocławia może być wystarczającą liczbą. Natomiast musimy się temu przyjrzeć, jak to będzie funkcjonowało w praktyce. A co do tej praktyki, to tutaj mamy ten problem, że trafiamy na czas epidemii i nie możemy tego sprawdzić, na ile ta liczba będzie wystarczająca dla populacji wrocławskiej.